Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry. Czas w końcu porozmawiać o wyścigu, o mistrzostwo Anglii, o tym Three Horse Race, jak to mówią Anglicy, tylko no właśnie, czas się zastanowić, czy z tego Three Horse Race znowu na dobre nie zrobił się One Horse Race, a w zasadzie jeden z tych rumaków nam się mocno wysforował na prowadzenie. Tak, zbieraliśmy się do tego odcinka, zbieraliśmy się, bo to był naprawdę motyw przewodni ostatnich tygodni, każda z tych trzech drużyn, a więc Manchester City, Arsenal i Liverpool nam w pewnych kwestiach mocno imponowała i w zasadzie co kolejkę innego mieliśmy faworyta do tego mistrzostwa, kto inny obejmował prowadzenie. Natomiast tak się złożyło, że kiedy w końcu się zebraliśmy, to niespodziewanych porażek na własnych stadionach w 33. kolejce doznały drużyny Liverpoolu i Arsenalu. 0-1 z Crystal Palace przegrywa zespół Jurgena Kloppa, 0-2 z Aston Villą przegrywa zespół Mikela Artety. Wykorzystuje to Manchester City, który w sobotę pokonał kogo? Luton? 5-1 i tym sposobem obejmuje prowadzenie z dwoma punktami przewagi. Drużyna Pepa Guardioli. Czy to już jest koniec Three Horse Race, twoim zdaniem, po tym, co się wydarzyło w tę ostatnią niedzielę, czy jeszcze w tych ostatnich, bo to była 33. kolejka, ale każdy zespół zagrał, jeżeli dobrze pamiętam, po 32 mecze, więc mają jeszcze po 6 do rozegrania. Czy tu już emocje się zakończyły, czy Manchester City tradycyjnie to dowiezie do końca, czy jeszcze coś się może wydarzyć? Jak ty przeżyłeś ten ostatni weekend? I mówimy, że dowożą do końca i w zasadzie się rozchodzimy. Nie, myślę, że po tej szalonej niedzieli musimy tak bardzo nieemocjonalnie spojrzeć na ten wyścig, bo pewnie gdybyśmy się tutaj spotkali i chcieli rozmawiać tak na gorąco, no to powiedzielibyśmy, że faktycznie jest pozamiatane, że Arsenal przegrywając z Aston Villą, a Liverpool z Crystal Palace już wysforowali na to pierwsze miejsce Manchester City, który takich rzeczy nie oddaje. Natomiast kiedy tak głębiej spojrzeć i sobie przeanalizować to, co czeka wszystkie te trzy drużyny, To myślę, że postawienie takiej tezy, kiedy Manchester City ma dwa punkty przewagi i w tym momencie przy równej liczbie punktów z Arsenalem byłby za Arsenalem, bo to też może mieć znaczenie. Nie możemy zapominać o tym, że ten bilans bramkowy jednak jest najbardziej na korzyść Arsenalu. To byłoby szaleństwo postawić taką tezę, że Manchester City jest mistrzem. Oczywiście to się wszystko układa w pewną taką narrację, którą znamy z poprzednich sezonów, czyli że ktoś walczy z Manchesterem City, ale ostatecznie najczęściej tę walkę przegrywa, bo po raz ostatni przecież wygrał ją Liverpool w 2020 roku, ale mimo wszystko, mimo że ta niedziela ułożyła się pod tę dobrze znaną właśnie narrację o tym, że Manchester City dobrze kończy sezony, oni zostają zawsze mistrzami Anglii w ostatnich latach, to wydaje mi się, że to byłoby zdecydowanie przedwczesne. Gdyby ta przewaga wynosiła taką przewagę jednego błędu, no to faktycznie trudno byłoby sobie wyobrazić, że ktoś inny zdobędzie tytuł, ale tutaj tak naprawdę wszystko zależy od jednego meczu, a ta niedziela powinna nas nauczyć, że też nie ma co patrzeć w terminarz, bo myślę, że wszelkie te analizy wskazywały jasno. Liverpool u siebie z Crystal Palace, nie mówię nawet o Arsenalu, bo ten mecz z Aston Villą musiał być postrzegany jako takie trudne zadanie, chociaż pewnie do wykonania, ale Liverpool u siebie z Crystal Palace to jest taki mecz, w którym z marszu wpisujemy trzy punkty i tak samo możemy postąpić w kilku innych meczach, które pozostały choćby Manchesterowi City do rozegrania, ale 2-2 z Crystal Palace, prowadzili 2-0 w grudniu. To jest też taki mecz, w którym byśmy w życiu nie pomyśleli, że cokolwiek może się wydarzyć, więc ja jestem jeszcze daleko od tego, aby tutaj jednoznacznie stwierdzić, że drużyna Guardioli znów sięga po tytuł. Ale jednocześnie jest taka narracja, jest taki odbiór, że Arsenal znowu się wyłożył, no bo jednak Arsenal podchodził do meczu z Aston Villą świadomy tego, że wcześniej Liverpool przegrał z Crystal Palace i że może być samodzielnym liderem i zupełnie tego nie wykorzystało. To jest mniej więcej ten moment sezonu, kiedy Arsenal tracił tę przewagę w zeszłym sezonie. I jest trochę takie opinie kibiców, też innych drużyn, że Arsenal znowu to popsuje. Liverpool ma swoje słabości. Jednym z przykładów tych wielu słabości Liverpoolu był ten mecz z Crystal Palace. Wcześniej porażka 0-3 z Atalantą, też na Anfield. To taki chyba najgorszy moment sezonu w tym momencie dla drużyny Jurgena Kloppa. No a jednak Manchester City, mimo też swoich problemów i mimo tego, że chyba jeszcze nie musiał albo nie potrafił wejść w tym sezonie na taki swój maksymalny, potencjalny poziom, to i tak po prostu wygrywa, że nadal jest tą maszyną, gdzie te dwaj pozostali rywale pokazują jednak takie swoje słabości. No i tak przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że tak wygląda każdy sezon, czy końcówka prawie każdego sezonu w ostatnich latach, no bo przecież City w tym momencie celuje w czwarte z rzędu mistrzostwo Anglii, że już w zasadzie mam wrażenie, że jest takie w tym momencie oklapnięcie tych emocji, że
że te emocje były niesamowicie podtrzymywane w całej narracji medialnej, we wszystkich portalach, gazetach i tak dalej, że ten free horse race trwa, że tylko w momencie, w którym City odskakuje na więcej niż punkcik, powiedziałbym, i w momencie, w którym w tej samej kolejce, ta narracja też się fajnie spina, bo w tej samej kolejce w jeden dzień przegrywają City, Liverpool i Arsenal, znowu te chłopaki nie dali rady, a tutaj dorośli faceci, poważni mężczyźni, poważna drużyna, znowu to dowiozą. Więc ja też uważam, że jakby 2 punkty na 6 kolei przed końcem to nie jest dużo, ale naprawdę wiele wskazuje na to, że Manchester City może się nie potknąć po prostu do końca tego sezonu. To zacznijmy sobie może od tych porażek jeszcze, od tego, co się wydarzyło najpierw na Anfield, no bo chyba jeszcze trochę na to zanosiło, nie wiem jak ty to odbierasz, bo Liverpool tak troszeczkę już przepychał niektóre spotkania, Liverpool miał już trudny dzień choćby z Manchesterem United i Liverpool mimo stwarzania wielu okazji miał problemy ze strzelaniem goli, ma też problemy z defensywą, bo Liverpool traci bardzo dużo goli, zwłaszcza jako pierwszy w meczu, często musi odrabiać straty, gdzieś wyczytałem, że to jest 21 z 51 meczów Liverpoolu w tym sezonie. To jest ponad 40% meczów Liverpoolu w tym sezonie, w których jest wynik 0-1, w których oni pierwsi tracą gola i muszą odrabiać straty. To nie jest sytuacja, która sprzyja kontroli, to jest sytuacja, która wymusza na tobie pewne emocje, gonienie wyniku i w pewnym momencie tej pary może zabraknąć. I być może to jest ten moment sezonu, najpierw Atalanta, później Crystal Palace, a wcześniej jeszcze druga połowa meczu z Manchesterem United, gdzie tej pary brakuje. I w zasadzie wracają kolejni piłkarze. Wrócił Mohamed Salah po Pucharze Narodów Afryki, ale on nie wygląda dobrze w tym momencie. Darwin Nunez znowu jest tą mniej skuteczną wersją Darwina Nuneza. No po tym meczu z Crystal Palace to nie ma kogo w zasadzie chwalić. Nie ma się kogo uczepić. Kogoś, kto by to szarpnął do przodu. Ten trend w przypadku Liverpoolu jest bardzo niekorzystny, bo tutaj nie mówimy tylko jednej porażce, jak to miało miejsce w niedzielę z Crystal Palace, tylko odpadnięcie z Pucharu Anglii jeszcze przed przerwą na kadrę z Manchesterem United. Później też ten remis bardzo, taki myślę, frustrujący oba te mecze z Manchesterem United. Gdybyśmy się tak trochę cofnęli w przypadku Liverpoolu, to takie irytujące. Bo myślę, że szczególnie w tym meczu ligowym musiał mieć Jurgen Klopp i cała jego drużyna, wszyscy kibice Liverpoolu, takie poczucie, że to jest strasznie niewykorzystana szansa, że oni byli tak lepsi w pierwszej połowie i mieli tyle sytuacji też w drugiej części, że po prostu powinni ten mecz wygrać, że ten pojedynczy błąd Kwanzaa, ale później też dopuszczenie do gola Mainu zupełnie nie oddawało tego, jaki powinien być wynik w tym momencie. Znaczy, nawet jeśli coś takiego by się przydarzyło, to nie powinno mieć większego wpływu na wynik, bo w tym momencie Liverpool powinien prowadzić 2-3-0. Zresztą to spotkanie w Pucharze Anglii też bardzo prestiżowe, no bo to Manchester United na wyjeździe i prowadzenie choćby w dogrywce, ostatecznie porażka jeszcze po golu w samej końcówce dogrywki, to wszystko tworzyło taki niekorzystny trend. Do tego doszła ta rywalizacja z Atalantą i 0-3 na Anfield i to trzeba powiedzieć sobie szczerze, to nie było takie jakieś bardzo niezasłużone 0-3 przypadkowe. Nie, Atalanta naprawdę zagrała bardzo dobre spotkanie. Myślę, że tak wyeksponowała te problemy Liverpoolu, o których bardzo dużo mówiliśmy, natomiast nie dała się dogonić, bo to też były duże kłopoty tych wcześniejszych rywali Liverpoolu, że owszem, oni strzelali gole. Przypomnę sobie nawet taki mecz z Sheffield United, najsłabsza drużyna ligi. Oni zaczynają mecz na Anfield od tego, że w 30 czy 40 sekundzie mają 100% sytuację. Trochę za dużo tego było, ale jednak nie spodziewałem się, że Crystal Palace to będzie drużyna, która zatrzyma Liverpool, bo gdybyśmy sobie tak spojrzeli w terminarz Liverpoolu, to tam jest jeszcze dużo trudnych meczów. Jest choćby wyjazd na Aston Villa, jest u siebie Tottenham, są derby na Goodison Park, więc naprawdę tam był taki terminarz, w którym spokojnie można było sobie wyobrazić, że Liverpool tych meczów nie wygra, ale mimo wszystko Crystal Palace u siebie, no to był taki mecz pewnie przeze mnie też postrzegany, że tutaj Liverpool wykona tę swoją robotę w sposób bardziej kontrolowany, bądź mniej, ale mimo wszystko to zrobi. Nie wpadłbym naprawdę na to, że na przykład Liverpool u siebie nie strzeli gola. Tu się wydawało, że oni są jednak maszyną do strzelania goli. Mogą zmarnować mnóstwo sytuacji, no ale to powiedzmy zamiast 5 goli albo 4, tak jak z United, no po prostu strzelą 2 albo 1, a tutaj nie strzelili ani jednego. Tak, to XG było tam bardzo wysokie, prawie 3. W przypadku Liverpoolu kilka naprawdę fantastycznych szans. Jota, Salah. Ta nieskuteczność Salaha to też jest pewnie jeden z elementów, bo oczywiście to wszystko się skupia głównie na Nuniezie, ale Mohamed Salah też miał swoje sytuacje w ostatnich meczach i niekoniecznie trafiał, ale jeśli tak sobie rozmawiamy też w kontekście tego wyścigu o mistrzostwo, to byłbym, tak jak spokojnie potrafię sobie jeszcze wyobrazić, że wróci Arsenal na przykład na pierwsze miejsce, ich postrzegam jako
taką drużynę w pełni w tym wyścigu. To Liverpool i te ostatnie tygodnie to nie jest taka... Na razie dla mnie mecz Arsenalu i porażka z Aston Villą to jest pojedyncza wpadka. Zobaczymy, jakie to będzie miało dalej konsekwencje. Zaraz jest Bayern w Lidze Mistrzów, później jest niełatwy wyjazd na Wolverhampton. Być może to też się szybko, niekorzystnie zakończy dla Arsenalu, ale to na razie jest taki jeden słaby mecz i jedna porażka. W przypadku Liverpoolu mówimy już o kilku wydarzeniach tak naprawdę z rzędu, bo to jest odpadnięcie z Pucharu Anglii, to jest remis na Old Trafford, remis jak porażka, to jest Atalanta i to jest jeszcze teraz wszystko poprawione meczem z Crystal Palace. Tak jest. Można się zastanawiać, w którym momencie wytracili to swoje momentum. Mi się wydaje, że jeszcze nie tyle to odpadnięcie z Pucharu Anglii, bo po nim była przerwa na kadrę. Natomiast później ten frustrujący niesamowicie kolejny mecz z Manchesterem United w lidze. Tam coś się chyba pękło w tej drużynie na ten moment. Oczywiście tutaj robię to za takiego domorosłego psychologa, ale rzeczywiście, no, pamiętaj, że oni na wyjeździe z Crystal Palace też mieli ciężary. Tam chyba gol Harvey'a Elliota w końcówce. Wielu meczów wygrali w tym sezonie. Przegrywali prawie końcówce. Do samej końcówki. Dwa gole w samym, tam chyba w doliczonym czasie gry już nawet. I przepychali te mecze już w zasadzie kilka razy w tym sezonie. Tak siłą woli. To znaczy ta nawałnica ich ofensywna była tak duża, że w końcu, tak jak mówisz, strzelali więcej jednego gola przynajmniej niż przeciwnik, a ostatnio to się nie udaje. No ale rzeczywiście po Crystal Palace trudno się było spodziewać, bo jak sobie patrzę, że Crystal Palace nie wygrało w lidze na wyjeździe od listopada, a z Liverpoolem nie wygrało w ogóle od 2017 roku, no to trudno się było tutaj tego spodziewać. Ale wrócili do podstawowego składu Eberechi, Eze, Michael, Olise. Dobrze wyglądała ta nietypowa trójka obrońców, bo to Nathaniel Klein, Andersen, okej, na środku chyba wybrany piłkarzem meczu, i Jefferson Lerma, czyli nominalny pomocnik, stworzyli trójkę stoperów i radzili sobie całkiem nieźle. I mimo wielu okazji Liverpoolu, to znowu nie był taki, to był taki mecz, że oni prą, ale nie masz takiego przeczucia, że tu zaraz coś wpadnie. I to trochę jakby ich to wszystko wytrącało z rytmu, tak jak te dwa gole dla Manchesteru United, gdzie potrzebowali w końcu takiego też kontrowersyjnego trochę rzutu karnego, żeby w ogóle zdobyć punkt. Ale rzeczywiście, natracili tych punktów ostatnio sporo i kiedy rozmawialiśmy o Liverpoolu, o tych w ogóle, nie pamiętam, czy to było w jednym z naszych tutaj programów, czy to było poza anteną, ale o faworytach do mistrzostwa, to pamiętasz, że ja jednak wskazywałem Liverpool, bo wydawało mi się, że ten czynnik psychologiczny, to zjednoczenie drużyny w ostatnim sezonie Jurgena Kloppa sprawi, że oni siłą woli, tak jak przez cały sezon, dojadą do końca i na tych emocjach tym razem wygrają, ale wydaje się jednak, że emocje są złym doradcą w tym momencie i Liverpoolu, i Arsenalu, że jednak mistrzostwo zdobywa się tak bardziej mechanicznie, tak bardziej na chłodno, tak jak to robi Pep Guardiola, tak mi się teraz wydaje. I w tym momencie ten ostatni sezon Jurgena Kloppa, to jego pożegnanie, ten może za często powtarzany zwrot last dance, może być nawet bardziej obciążeniem dla piłkarzy Liverpoolu niż takim czynnikiem, który ich dodatkowo zmotywuje. On ich może trochę przemotywować, on ich może po prostu obciążyć, może ich czasami wiązać nogi, bo mogą mieć takie poczucie, że zawodzimy tego naszego menedżera. No, zwróć uwagę, jak często jest kamera na Kloppa, nawet w transmisjach, po nieudanych akcjach, po straconych albo golach Liverpoolu, albo niewykorzystanych okazjach, każda jego nowa to coraz to inna reakcja, czy to był taki wow w ostatnim meczu po golu dla Crystal Palace, czy reakcje po meczach z Manchesterem United. Jakby sama narracja medialna, same telewizje nam odpowiadają, to miał być boski czas Jurgena Kloppa, a ci piłkarze to na boisku trwonią, a on nie bardzo teraz umie zareagować, bo jeszcze przynajmniej dotychczas te zmiany pomagały, a ostatnio nawet zmiany w przypadku Niemca nie pomagają. Więc teraz no, muszę się rakiem wycofywać powoli z tej mojej narracji, że te emocje pozwolą Liverpoolowi dowieść do końca to mistrzostwo, bo wydaje mi się, że w tym momencie to się staje wręcz pewnym obciążeniem, no i ten czas wymarzony dla Jurgena Kloppa, pożegnalny, staje się jakimś takim koszmarnym. Nie tak to sobie na pewno wyobrażam. Może się za chwilę okazać, że zostanie już z Carabao Cup zamiast poczwórnej czy potrójnej korony. Potrójną koronę, tą najlepszą, tą premium mierzy Manchester City, o którym za moment. A Liverpool, no cały czas to jest to, co w ostatnich tygodniach. Liverpool tak się spieszy, mam wrażenie. Panikuje. Jak najszybciej, żebyśmy tego gola strzelili. Przynajmniej na 1-1. Ja mam takie wrażenie, kiedy ich oglądam, i to nie wygląda dobrze po prostu. To jest tak, jakby nie do końca mieli kontrolę nad wydarzeniami. Jakby ta drużyna miała poczucie, że to się wymyka się z rąk. Czy to w skali meczu, czy teraz już w szerszej skali całego sezonu. Może im się za chwilę wszystko w zasadzie wymknąć z rąk. Arsenal moim zdaniem ma trochę inne problemy, bo Arsenal bazował na tej kontroli, na tym takim doskonałej organizacji,
a ostatnio traci gole po takich właśnie błędach tej defensywy, po tym, po braku kontroli, po dezorganizacji defensywnej, tak? No gole dla Aston Villa, czy gole dla Bayernu, bo to jednak mówisz o tej jednej wpadce, ale z Bayernem też byli w teoretycznie wymarzonej sytuacji po prowadzeniu 1-0 i nagle takie proste błędy, których się nie spodziewaliśmy i też zastanawiam się, czy to znowu nie wynika z emocji, czy ich pewne sytuacje meczowe trochę nie przerastają, czy takie pierwsze doświadczenia tak poważnych starć na poziomie ćwierćfinału Champions League z jednak takim bardziej doświadczonym, cynicznym rywalem jak Bayern Monachium, czy znowu te emocje związane z walką o mistrzostwo, kiedy przegrywasz, no to już Aston Villa przy wyniku 1-0, oczywiście to trwało krótko, bo za chwilę już było 2-0, ale Aston Villa no drugą połowę przecież z Arsenalem rozegrała totalnie na swoich warunkach. Mam wrażenie. Inna sprawa, że Arsenal może mieć do siebie ogromne pretensje, że nie prowadził już po pierwszej połowie i trochę widzę podobny mecz do niedawnego domowego meczu z Brighton, gdzie było 0-0 do przerwy. Arsenal miał masę sytuacji. Też grał chyba nawet od początku Gabriel Jesus. I wszyscy mówili, ale genialna pierwsza połowa Arsenalu, to musi zaraz coś wpaść. I rzeczywiście, wpadło chyba po rzucie rożnym, po przerwie Arsenal wygrał ten mecz 2-0, zgadzało się z narracją. Arsenal zagrał doskonały mecz, wygrał 2-0. To było bardzo podobnie. Do przerwy Arsenal gra super, nie no, to musi zaraz coś wpaść. Ale jak to się szybko zmienia, kiedy też czujny menedżer rywali trochę zmienia taktykę, zmienia plan na drugą połowę, no i druga połowa to już jest zdecydowanie połowa dla Aston Villa. No Unai Emery znowu pokarcił swój były klub i taka jakaś znowu niedojrzałość moim zdaniem w drużynie Arsenalu. Albo nerwy, albo emocje właśnie. Tu jest to jeszcze, tylko bym cofnął się do tego Liverpoolu i Crystal Palace, bo może nie doceniliśmy trochę historii. Bo tak, przecież Crystal Palace kiedyś już pogrzebało jakiekolwiek szanse Liverpoolu na ten tytuł w Premier League po 3-3 na ich stadionie, ale oni kiedyś też zepsuli, jeśli dobrze pamiętam, pożegnanie Stevena Gerrarda, więc to jest taki trochę klub, który potrafi włożyć kij w szprychy Liverpoolowi, więc być może tutaj trzeba było też spojrzeć, że czasem są takie mecze, gdzie logicznie tego nie wyjaśnimy, ale jednak jednej drużynie z drugą gra się całkiem nieźle, natomiast trochę to... Tak jak Aston Villa z Arsenalem w ostatnich latach. Tak, 6 punktów w tym sezonie Aston Villa. Natomiast czasem to tak też jest, że jak się wali, no to zaczyna trochę wszystko. I tak to na razie wygląda w Liverpoolu, no bo to jest na przestrzeni dosłownie kilku tygodni odpadnięcie z Pucharu Anglii. To jest prawdopodobnie, nie znam jeszcze wyniku rewanżu, ale jeśli odwrócą 0-3 za Atalantą, to przewielki szacunek. Gdyby to był mecz 3-0 w Bergamo i później Anfield, to byłbym w stanie uwierzyć, że faktycznie Liverpool będzie jeszcze potrafił to zrobić. Natomiast tutaj mówimy o bardzo małych szansach. Jeśli to oczywiście odwrócą, to wielki szacunek, ale tak to wszystko leci trochę za szybko z perspektywy Liverpoolu, czyli Puchar Anglii out, Liga Europy prawdopodobnie out. I teraz Premier League już postawienie się w bardzo trudnej sytuacji, no bo w przypadku Liverpoolu mówimy o wyprzedzeniu dwóch drużyn. Oni są w tym momencie na trzecim miejscu, więc żeby wywalczyć mistrzostwo, no to musiałby się potknąć i Arsenal, i Manchester City. A oni sami musieliby być pewni już w zasadzie perfekcyjnie do końca sezonu. Tak. Nie do końca chce mi się w to wierzyć. Natomiast przechodząc do Arsenalu, bo tutaj też o tym mówiłeś, no pojawiły się takie i w meczu z Bayernem faktycznie i z Aston Villą takie błędy indywidualne prowadzące do dobrych sytuacji, no bo tak przecież stracili gola z Bayernem po takiej niefrasobliwości na własnej połowie. Z Aston Villą było podobnie, bo tych sytuacji oczywiście dla Arsenalu było więcej w pierwszej połowie niż dla rywali, ale taka jedna, kiedy Gabriel kopnął w Zinchenkę i Ollie Watkins ostatecznie miał sytuację, po której piłka odbiła się od słupka, też dla Aston Villi była. Na mnie największe wrażenie z perspektywy gry o tytuł i tego, jak wyglądał Arsenal, zrobiła jednak druga połowa. Bo taki scenariusz, który mogliśmy przewidywać po pierwszej połowie, kiedy nie strzelili gola, to że dalej będą grali swoje, dalej będą starali się napierać i po prostu zdobyć bramkę, ale w drugiej połowie to tak naprawdę musimy powiedzieć, że Aston Villa była dużo lepsza, kontrolowała sytuację, rozegrała to po swojemu i to trochę tak wyglądało, jakby na drugą połowę zupełnie inny, dużo lepszy plan przygotował Unai Emery, bo dopóki było 0-0, to lepsze sytuacje miała Aston Villa. Była ta okazja dla Tielemansa, kiedy piłka się odbiła i od poprzeczki, od słupka. Było kilka takich okazji, gdzie ciut lepsze rozwiązanie w okolicach pola karnego Arsenalu też prowadziłoby do groźnej sytuacji i ostatecznie zakończyło się to golem najpierw Bailey'a, a potem Watkinsa, więc nie możemy mówić o jakimkolwiek przypadku w tym, że Arsenal tego meczu nie wygrał, a kiedy tak mówisz, że
trochę inna jest gra o tytuł, a trochę inaczej to wszystko wygląda w tej pierwszej, drugiej części sezonu, zanim dojeżdża do tej ostatniej, to tak coraz bardziej jestem przekonany, i to nie tylko patrząc na Premier League, ale generalnie na różne rozgrywki, że najważniejsze z takiej perspektywy gry o mistrzostwo nie jest to, czy prowadzisz, czy na przykład zajmujesz drugie miejsce, dojeżdżając do powiedzmy 6, 7, 8 kolejek przed końcem, tylko to, jak potrafisz rozgrywać tę końcówkę. Oczywiście nie możesz sobie pozwolić na jakąś stratę 10 czy 15 punktów, bo je po prostu nie odrobisz, ale żeby wiedzieć, jak grać te ostatnie kolejki, że to jest trochę inny sport. Wiesz, że tenis jest mi bliski i to jest może taka trochę różnica też jak pomiędzy wielkimi szlemami, a turniejami na przykład Masters 1000. Jakbyśmy sobie spojrzeli na listę zwycięzców turniejów Masters 1000, to ona jest bardzo bogata, tam są przeróżne nazwiska. Jeśli spojrzymy sobie na zwycięzców Wielkiego Szlema, to tam są w zasadzie, czy byli w ostatnich latach, tylko ci tenisiści jak Djokovic, Nadal i Federer. Więc być może to jest coś podobnego w takiej rywalizacji na szczycie Premier League, czyli fajnie Arsenal, fajnie Liverpool, fantastyczny sezon grali do tej pory, ale wchodzimy w taką fazę, gdzie to wszystko waży dużo więcej. I dla mnie Arsenal był taki trochę sparaliżowany tym, co robiła Aston Villa w drugiej połowie. Nie było żadnej odpowiedzi. To nie był słaby kwadrans, słabe 20 minut, bo te bramki padły w końcówce, więc tak naprawdę momentów na odpowiedzi było potencjalnie dużo. Zupełnie nie było żadnych sytuacji, zostałych fragmentów gry. To jest też coś, czym sobie Arsenal pomagał w wielu meczach w tym sezonie, ale jednak wiemy, że Aston Villa to też jest taki zespół, który z kolei te stałe fragmenty gry dużo analizuje, dużo poświęca temu uwagi Unai Emery, i tak trochę jednak zabrał tutaj atuty Arsenalowi. Więc na mnie zrobiła duże wrażenie ta druga połowa. Takie z perspektywy Arsenalu negatywne, nie tylko w postaci tego, że oni stracili dwa gole, ale że to była taka Aston Villa, to był rywal, który ich zupełnie na ich stadionie zdominował i wygrał w pełni zasłużenie. To nie było tak, że Arsenal nacierał, miał 15 sytuacji, poszła jedna kontra. Okej, zdarzyło się. Natomiast gdyby rozegrać 4 razy takie drugie połowy, jak rozegrał Arsenal między Aston Villą, to większość tych meczów wygrałaby Aston Villa. I też takie ciekawe zdanie powiedział Mikel Arteta, ja się z nim w pełni zgadzam po meczu, że jeśli ten jeden mecz miałby nas teraz zabić w nas nadzieję, czy doprowadzić do tego, że już nas nie ma w tym sezonie, no to znaczy, że nie zasłużyliśmy na cokolwiek, że to nie może być tak. Czy tak nie będzie, to się jeszcze okaże, bo myślę, że przed Arsenalem takie bardzo dwa ciekawe sprawdziany. Z jednej strony Bayern, gdzie pewnie po losowaniu byli faworytem, a teraz to tak wygląda 50-50, a potem wyjazd na Wolverhampton i to też wcale nie będzie łatwy mecz, więc środa wieczór Monachium, sobota wieczór Wolverhampton, mało czasu na regenerację, potencjalne rozczarowanie w Lidze Mistrzów, będzie trzeba ewentualnie o nim zapomnieć, więc to naprawdę taki duży test dla Arsenalu w tym tygodniu. To prawda, na Molineux faworyci padają jak muchy, można powiedzieć, nawet kiedy ta drużyna jest dziesiątkowana kontuzjami, to już w tym sezonie przecież dwa razy pokonywała Tottenham, dwa razy pokonywała Chelsea, potrafiła pokonać Manchester City. A wrócił Kunia już. Tak jest. Wygląda dobrze, więc trudne kolejne wyzwanie dla Arsenalu. Ten terminarz Arsenalu nie jest łatwy, bo przed nim jeszcze choćby wyjazdowe derby północnego Londynu, przed nim jeszcze wyjazd na Old Trafford. Ale rzeczywiście Arsenal... Mam wrażenie, że Arsenal dąży do tej kontroli, ale tę kontrolę daje mu często to, żeby pierwszy strzelił gola, a z tym miał problem w tym spotkaniu. Oczywiście okazje były, no ale znowu to jest jakieś niesamowite przypadłość Gabriela Jesusa, że on potrafi jakby królować w polu karnym i poza nim błyszczeć techniką, ale kiedy przychodzi do oddania strzału, to jest dużo większy problem. No miał jedną genialną sytuację Leandro Trossard, kiedy tak kapitalnie wybronił to nogą Emiliano Martinez. Wydaje mi się, że też trochę zawodzą liderzy w ostatnich tygodniach w obu drużynach, czyli Mohamed Salah, ale i Bukayo Saka, bo Saka był aktywny w tym meczu, ale znowu jakieś czasami mam wątpliwości co do jego decyzji. Nie wygląda idealnie w tych ostatnich tygodniach. Jakieś pogłoski, że on może grać z delikatną kontuzją. Gabriel Magalhaes też, że może grać z delikatną kontuzją, czyli ten lider defensywy, on też ostatnio popełnia błędy. To się wszystko nie układa dobrze dla Arsenalu. No i Arsenal jeszcze nie musiał w tym roku, to jest pierwsza porażka Arsenalu w tym roku, nie musiał odrabiać strat w ogóle w żadnym meczu, więc też chyba trochę tym był sparaliżowany, bo nie do końca umiał. A gdzieś przeczytałem, bo też nie było tak, wiesz, że... Te straty to tak naprawdę pojawiły się na sam koniec i one były, no bo ta pierwsza bramka Bailey'a też była już po 80 minucie, jeśli dobrze pamiętam. Czy tak, generalnie... w 4 minucie. Tak, tylko chodzi mi o to, że w czasie trwania tej drugiej połowy nawet Arsenal nie miał reakcji. Nawet na 0-0. Tak, już tak. Nawet nie mówimy o tej sytuacji, kiedy przegrywali 0-1. Tak. Właśnie ten brak reakcji na dobre 15-20 minut
Aston Villa w drugiej połowie, to jest taka rzecz. A jednocześnie widać było, że bardzo chciał, bardzo się w to zaangażował. To znaczy, tam jest niesamowita wolicjonalność, taka determinacja, jak w Liverpoolu, ogromne emocje, żeby ten mecz wygrać. No chyba Declan Rice powiedział po meczu, że jednak chyba zabrakło nam trochę tutaj cynizmu i uznania, dobra, okej, punkt też jest w porządku, zostańmy z tym punktem, bo się bardzo odsłonili już w pewnym momencie. No ten drugi gol to tam, wiesz, już gdzieś daleko pod polem karnym przeciwników są Saliba i Gabriel, a przy Oli Watkinsie zostaje Emil Smith-Rowe, gdzie tam okej, bo też w jakimś tam jego błędzie, ale to mi przypominało też gole strzelane troszeczkę przez Bayern, to znaczy ten Arsenal mocno ryzykuje w pewnym momencie, kiedy wynik ma niekorzystny. No jasne, okej, to musi tak być, no bo musisz zaryzykować, ale daje się gdzieś, nadziewa się na te kontry przeciwników i przeczytałem gdzieś, że Aston Villa zastosowała to, co robią właśnie rywale w Lidze Mistrzów z Arsenalem. To znaczy sit deep i break fast, tak? To znaczy po prostu atakuj Arsenal kontratakami i się da, tak? Zaprasza ich głębiej. No w tej drugiej połowie tak to trochę wyglądało. A z drugiej strony jednocześnie Aston Villa miała nawet większe posiadanie piłki niż Arsenal, więc w zasadzie z drugiej strony można powiedzieć, że druga połowa zdominowała. To była chyba największa dominacja nad Arsenalem w tym sezonie Premier League na Emirates. Nie przypominam sobie takiej połowy, żeby Arsenal był aż tak zdominowany przez jakikolwiek zespół. Manchester City przegrali 0-1, oni nie mieli tam nic z gry w zasadzie, żadnych groźnych strzałów. Liverpool strzelił przypadkowo gola, był wyraźnie słabszy, to był chyba w ogóle taki jeden z najlepszych meczów Arsenalu w tym sezonie Liverpoolu siebie, a tutaj po prostu... Ostatni taki mecz, gdzie oni tak nie mieli zupełnie pomysłu i argumentu, to był wyjazd z Fulham, to była ich ostatnia porażka w 2023 roku i ostatnia do tego meczu z Aston Villą porażka w ogóle w Premier League. Przed tą serią, przed wyjazdem do Dubaju, przed tą serią kapitalnych zwycięstw. No to tam też wtedy wyglądali jako zespół, który kompletnie nie wie, co chce grać, ale to było na wyjeździe. U siebie rzeczywiście chyba nikt ich tak w tym sezonie nie zdominował, no ale brakuje im tej skuteczności w polu karnym i gdzieś tego w tych ostatnich dwóch meczach brakowało. Zobaczymy rzeczywiście, tak jak mówisz, czy to się przełoży na jakąś większą serię. Tej pewności niesamowitej w obronie, tak? Coś, co ich dotychczas wyróżniało, za co ich tak chwaliliśmy. Ale to rzeczywiście wydaje się, że w Liverpoolu to momentum gdzieś tam skończyło się wcześniej, tak? Już. A w Arsenalu jeszcze niedawno, jeszcze po zwycięstwie z Brighton 2-0, mówiliśmy, że to się wydaje drużyna najbardziej w tym momencie gotowa, że bardziej nam imponuje niż Manchester City. A to było dopiero w poprzedniej kolejce, tak? Więc tutaj możemy się jeszcze zastanawiać, czy to się rzeczywiście przekuje na jakieś większe problemy Arsenalu, czy nie. Ale tak jak mówisz, ten czas przed nimi jest teraz rzeczywiście trudny i wydaje mi się, że i Arsenal, i Liverpool nie mogą się poddać tej narracji, nie mogą dopuścić do siebie tych wszystkich głosów, które już przyznają mistrzostwo Anglii Manchesterowi City. Gdzieś muszą podtrzymać w sobie jednak taką wiarę, że się jeszcze da, że City też się jeszcze potknie, no ale też ważne, żeby w tym pomagali kibice, a jak kibice wychodzą Arsenalu, w zasadzie pół stadionu jest na koniec meczu puste, to tutaj wielki, duży kamyk do ogródka kibiców Arsenalu, którzy ta mocna ekipa wyjazdowa, pewnie najbardziej zżyta, jak jeździ na kolejne wyjazdowe mecze wygrywane przez Arsenal 2-0, to śpiewa, że stadiums are empty, everywhere we go. A później na własnym stadionie masz przy wyniku 0-2 z Aston Villą, stadion też pusty. To nie jest dobry przekaz. Tu się jeszcze nic takiego strasznego nie stało, prawda? Od tego wyszliśmy. No to są jeszcze tylko dwa punkty. To jest jedna dobra kolejka. Mówiąc, że to połączenie też między Arsenalem, drużyną, a kibicami jest coraz mocniejsze. Już w poprzednim sezonie było takich dużo meczów, gdzie ten stadion niesamowicie, że kiedy Arsenal wygrywał, ale że tutaj może będzie coś w stylu właśnie, że Arsenal przegrywa, ale zostaje cały stadion. Tak. Jest takie wsparcie w trudniejszym momencie, bo mógł przecież Arsenal bardzo zapracować na zaufanie kibiców, a faktycznie wyglądało to, nie wiem, jakiś letni sparring, to, nie wiem, na Emirates Cup jest więcej kibiców w trakcie meczu niż tutaj po drugim golu dla Aston Villa, więc chyba ten stadion chimeryczny. Przykre obrazki. To trochę inna sytuacja, bo tam już tych nadziei w zasadzie został Arsenal pozbawiony, ale rok temu, nie wiem, czy pamiętasz, jak oni przegrywali z Brighton u siebie. To było nawet takie ujęcie, do dzisiaj je pamiętam. Mecz trwał jeszcze, ale było takie z drona, czy z jakiejś takiej kamery bardzo wysoko, jak kibice Arsenalu masowo opuszczają, przechodzą przez ten most chyba, który jest w okolicach stadionu. No to było takie wyjście, jakby już mecz zakończył. Okej, wtedy była trochę inna sytuacja, bo ten mecz już grzebał jakiekolwiek nadzieje Arsenalu takie realne na tytuł, ale to też było takie przykre, że po sezonie, w którym Arsenal niespodziewanie włączył się do gry o tytuł, kiedy już te szanse zmalały niemal do zera, to w sumie to już
do widzenia, mówimy jeszcze przed końcem meczu, więc... Ibis angielski jest wybredny, coraz mocniej dojona jest jego kieszeń, kluby podwyższają coraz mocniej te ceny biletów i mogą próbować przeróżnych sztuczek, bo próbują tego w zasadzie co tydzień menedżerowie, apelują do sumień kibiców, zapraszają, namawiają, żyjcie z nami. Jurgen Klopp stosuje te wszystkie swoje połączenia na żywo, po przedmeczowe, pomeczowe z trybunami, Mikel Arteta, Pep Guardiola też, ale te stadiony bywają chimeryczne. Jak jest, te stadiony żyją mocno od pierwszej minuty, pchają, ale z czasem, kiedy gol nie pada, to rośnie taka frustracja i zaczyna się zniecierpliwienie. Pojawia się taki szmerek na trybunach i widać takie zniecierpliwienie i słychać to, czuć po prostu w atmosferze. To nawet czuć przed telewizora. To jest przypadłość Anfield, to jest przypadłość Emirates, tylko że na Anfield przynajmniej ci kibice nie wyszli przed końcem. A tutaj na Emirates rzeczywiście ta druga połowa musiała ich mocno dojechać, ale szczerze mówiąc kibiców Arsenalu przed telewizorami też dojechała, bo to było zaskakujące, że tak na własnych warunkach Aston Villa rozegrała tę drugą połowę, ale jeżeli te drużyny mają zachować jeszcze taką wiarę i podjąć jeszcze te rękawice, no to muszą ich wspierać kibice na stadionie. To nie może tak wyglądać jak w przypadku Emirates w ostatnim meczu. Znamy pewnie ludzi, którzy mieszkają na Wyspach i tam na mecz Arsenalu często chodzą. Ja wczoraj jednego serdecznego mojego przyjaciela zapytałem o właśnie to zachowanie kibiców. On nie był na tym meczu, ale powiedział, no ale na tym stadionie tak bywa. Tak się niestety, tak jest. Taka to jest publika i taki to jest stadion. Natomiast tak właśnie w kontekście tego podtrzymania albo odwrócenia trochę tego trendu, który pojawił się przy Arsenalu, to ja bym powiedział, że tutaj ten mecz z Bayernem może być bardzo, bardzo istotny. I to i tak jak często lubimy stawiać takie tezy, odpadną z pucharów, skupią się na lidze, będzie łatwiej. Moim zdaniem tutaj brak awansu będzie bardzo problematyczny dla Arsenalu. I nawet nie mówię o dalszych szansach w Lidze Mistrzów, tylko tak trochę odstawiam na bok Ligę Mistrzów, ale jak przegrałeś z Aston Villą, pojedziesz do Monachium, tam przegrasz czy odpadniesz, i zaraz masz wrócić i zagrać dwa dni później, trzy dni później, w sobotę, trudny mecz z Wolverhampton, to już naprawdę będzie strasznie trudne zadanie. Jeśli wygrasz z kolei z Bayernem, no to znów wracasz na taką falę euforii, jesteśmy w półfinale Ligi Mistrzów, dokonaliśmy dużej rzeczy, wyeliminować Bayern na ich stadionie, no to jest taki pewnie zastrzyk wiary, tak, pewności siebie w zupełnie innym nastroju i w zupełnie innym takim nastawieniu mentalnym wtedy na pewno jedziesz do Wolverhampton, więc niewykluczone, że ten mecz z Bayernem to jest taki moment, w którym trochę się zdefiniuje sezon dla Arsenalu, bo jeśli odpadną z Ligi Mistrzów, no to wiadomo, już jeden front tracisz, plus taka ogromna fala negatywnej energii i wszystkiego, co jest wokół drużyny, pewnie też się pojawi i wtedy już grasz no życie, ostatni front w Wolverhampton. Jest już Arsenal pewnie w takiej sytuacji, że biorąc pod uwagę, na jakim poziomie stoi ten wyścig o tytuł, się za bardzo potknąć pewnie nie można. Nie wiem, może jeden remis i 5 zwycięstw. Może to jest jeszcze taka liczba punktów, która dałaby mistrzostwo, ale nic niżej raczej nie. To prawda. Zastanawiam się jeszcze, na ile, już tak powoli kończąc wątki Liverpoolu i Arsenalu, na ile pewne nie zgrały się dobrze pewne powroty takich do podstaw, takich kluczowych piłkarzy, no bo jednak trochę przestało żreć w Arsenalu, jak się pojawił znowu w wyjściowym składzie Aleksandr Zinchenko. Nie mówię, że Jakub Kiwior to był gwarant zwycięstw, ale gdzieś ta stabilizacja defensywna była większa. Trochę to inaczej wyglądało i to samo się tyczy Gabriela Jezusa. Takie mam przynajmniej wrażenie. Tak samo powrót do Liverpoolu, do pierwszego składu. Czy to Mohameda Salaha, który no nie jest, tak jak ustaliliśmy, w doskonałej formie, czy Andy'ego Robertsona, czy za chwilę może Trenta Alexandra-Arnolda, teraz Diogo Joty. Większy wybór po prostu, jaki ma Jurgen Klopp, wcale nie zbiegł się z poprawą wyniku, więc to z jednej strony nie ma co patrzeć na terminarz, jak nam pokazała ostatnia kolejka, że wcale te mecze, które są zaznaczone na zielono, jak masz zielony, żółty, czerwony w skali trudności, nie gwarantują ci 3 punktów. Tak samo nie ma co patrzeć, że jak będziemy mieli do dyspozycji większy skład tych naszych podstawowych zawodników, to na pewno będzie lepiej i łatwiej, bo przez ten trudniejszy czas z mniejszą kadrą przeszły paradoksalnie bardziej suchą stopą Liverpool i Arsenal. No teraz muszą z jednej strony opanować emocje, bo trochę mam wrażenie, że podejść do tematu z chłodną głową, bo mam wrażenie, że Arsenal w pierwszym meczu z Bayernem jakby za bardzo chciał, trochę. Chciał udowodnić swoją wyższość tak na fali tego, że Bayern jest w beznadziejnej formie, a Arsenal w kapitalnej, to już po 1-0 my ich tutaj wgnieciemy w ziemię, a tu nagle się zrobiło 1-2 nie wiadomo kiedy, więc z jednej strony muszą uwierzyć w to, że to mistrzostwo nadal jest w zasięgu ich rąk, a z drugiej strony zrobić to na chłodno, po prostu. Nie da się gdzieś ponieść za mocno
tym emocjom, tej presji i oczekiwań, bo ostatnio jej nie dźwigają. Natomiast Manchester City tę presję jak najbardziej na ten moment dźwiga. To wszystko wygląda dobrze, nawet bez Erlinga Haalanda w dobrej formie. Bardzo umiejętnie szafuje sobie siłami zawodników Pep Guardiola. Oczywiście ucieka w te tłumaczenia, że piłkarze ma przemęczonych, że ma przemęczoną drużynę, że znowu na trzech frontach to nie jest łatwo mu to wszystko pogodzić, że nie może każdemu dawać odpoczywać, kiedy piłkarze by chcieli, a czasami nie może wystawiać tych, których by chciał, ale tak, czy to z Fodenem na ławce, czy z Rodrim na ławce, czy z De Bruyne na ławce, czy z Bernardo Silvą na ławce, czy z Haalandem, który nie jest w najlepszej formie, Manchester City jest w stanie wygrywać kolejne spotkania. Pojawiają się jacyś tacy nowi liderzy typu Mateo Kovacic w ostatnim spotkaniu, który godnie zastąpił Rodriego. Typu Joszko Gwardiol, który nagle w dwóch meczach z rzędu zdobywa bramki i wygląda bardzo dobrze. Ale Manchester City ma teraz półfinał Pucharu Anglii i do tego czasu Liverpool i Arsenal będą już miały rozegrane po jednym meczu i mogą znowu go wyprzedzić w tabeli i tak przynajmniej psychologicznie znowu nałożyć presję na przeciwnika. W zasadzie do meczu wyjazdowego z Brighton, Manchesteru City, bo to jest 25 kwietnia, jak patrzyłem, to Arsenal i Liverpool będą miały już po dwa rozegrane mecze ligowe, bo Arsenal gra 23, Liverpool 24 kwietnia. Arsenal ma, jak ustaliliśmy, Wilki na wyjeździe i Chelsea u siebie, a Liverpool ma Everton na wyjeździe i Fulham na wyjeździe. To wszystko są trudne mecze tak naprawdę, ale też już ustaliliśmy, że w Premier League nie ma łatwych spotkań. Natomiast wydaje mi się, że mogą jeszcze rzeczywiście na taką presję na City nałożyć, a City nie ma specjalnie trudnego kalendarza, ale ma Tottenham na wyjeździe. No właśnie, mówię, że nie ma łatwych meczów, a później mówię, że nie ma trudnego kalendarza. Ale jednak widzisz, jak to jest, że do City podchodzimy trochę inaczej. Nawet City już tak nas przyzwyczaiło do tych swoich standardów i do tego, że końcówka sezonu należy do nich, że my po prostu, mam wrażenie, że cała Anglia już traktuje te dwa punkty przewagi jako pewnik dla mistrzostwa Anglii, dla Manchesteru City. Jakby do tego czegoś takiego przyzwyczaiła nas ta drużyna, ale ten Tottenham na wyjeździe, myślę, to może być miejsce, gdzie może się potknąć Manchester City, bo już przegrywał tam nieraz. To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, który teraz otworzyłeś, bo jeśli Arsenal i Liverpool będą robili swoje, to do ostatniego tygodnia przed końcem sezonu, będą to bliżej. Arsenal w tym momencie, gdyby jedni i drudzy wygrywali swoje mecze, to Arsenal będzie liderem. To znaczy ten mecz z Tottenhamem, o którym wspominasz, jest w ostatnim tygodniu sezonu. Tuż przed ostatnią kolejką, taką regularną, tak? Bo mówimy tutaj. Ostatnia to jest West Ham dla City. Tak. I w tym tygodniu. A, okej. Okay. Kończąc. Rozumiem. Ostatnia kolejka jest w niedzielę, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast w środku tego tygodnia, który kończy się. Tydzień się kończy w niedzielę ostatnią kolejką, będzie mecz z Tottenhamem. Czyli jeśli Arsenal będzie robił swoje, to począwszy od najbliższego tygodnia, może cały czas być nad Manchesterem City. Oczywiście cały czas będziemy pamiętali o różnej liczbie meczów, ale to też ma jakiś taki swój wymiar, że jednak ta różnica punktowa może być, biorąc pod uwagę terminarz, tak, nawet większa niż tam 2 czy 3 punkty, bo po prostu tych meczów będzie rozegranych więcej. I ten Tottenham potencjalnie w tym tygodniu kończącym sezon, to może być przeciekawa historia, bo tak jak powiedziałeś, no, oni tam dopiero po raz pierwszy wygrali na tym nowym stadionie w Pucharze Anglii w styczniu. Mówię o Manchesterze City, ale z drugiej strony pytanie, o co będzie grał wtedy Tottenham? W ogóle Tottenham, na przykład wygrywający tytuł dla Arsenalu, to też byłaby niesamowita historia. Że wcześniej sam Tottenham grał sobie z Arsenalem jeszcze. Tak, dlatego tych wątków tutaj jest całe mnóstwo, ale nie tylko Tottenham na wyjeździe, ale choćby też wyjazd na Brighton, to wcale nie musi być łatwy mecz. Generalnie, patrząc na ten terminarz, oczywiście rzuca się w oczy Tottenham, ale ja sobie przypominam taki mecz z końcówki, całkiem niedawno to było, 2 sezony wstecz. Aston Villa u siebie, ostatni mecz sezonu z perspektywy Manchesteru City i 0-2. Dopiero ta szaleńcza pogoń, nawet nie ma co wracać do tego. Matty Cash chciał tam odebrać mistrzostwo. Tak, nie ma co wracać, chociaż wtedy chyba było tak, że Liverpool strzelał gole, chyba grali z Wolverhampton, dopiero po tym, kiedy wyszedł na prowadzenie Manchester City, czyli ani przez minutę, ani przez sekundę nie był Liverpool przed Manchesterem City w tej ostatniej kolejce, no ale to pokazało nam, że nawet w ostatniej kolejce to jeszcze nic nie jest oczywiste. Nawet nie ma co wracać do tego QPR tam w 2012 roku, bo to już w ogóle było szaleństwo, ale to jest tylko jeden błąd i to jest, nie wiem, taka jedna, wystarczy, że ktoś sfauluje, zagrasz dziesiątkę, popełni jeden jakiś tam błąd, więc mimo wszystko
każdy mecz, szczególnie wyjazdowy, to może być potencjalny kłopot. Chociaż tak patrzymy na Manchester City i my, mam wrażenie, cały czas nie jesteśmy jakoś bardzo zachwyceni tym, jak gra City, ale oni od tego remisu, o którym wspomniałem, z Crystal Palace, 15 meczów w lidze zagrali, 12 wygrali, 3 zremisowali. To jest bardzo dobry bilans. A jeśli chodzi o te końcówki sezonu, oni mieli takie serie w poprzednich latach. 11 zwycięstw z rzędu i 13 zwycięstw z rzędu. To było w tych sezonach. No poprzednie ścigali się z Arsenalem do pewnego momentu. Potem, kiedy wygrali, no to ostatecznie jeden mecz na sam koniec City przegrało z Brentford, ale to już było wtedy, kiedy mieli zapewniony tytuł. Ale żeby teraz, jeśli mają wygrać wszystkie mecze, to musieliby mieć serię 9 zwycięstw z rzędu, bo 3 mecze już ostatnio wygrali. Takiej serii jeszcze w tym sezonie nie mieli. Takich najdłuższe serie 2 razy po 6 zwycięstw miało Manchester City. Musieliby mieć 9, no jeśli nie chcieliby pozostawić żadnych takich szans dla Arsenalu bądź Liverpoolu. No oni to robili w przeszłości. Tu nie możemy powiedzieć, że seria 9 zwycięstw to jest jakaś rzecz niemożliwa dla Manchesteru City, bo chyba rekord to jest 18, jeśli dobrze pamiętam, już dobrych kilka lat temu, ale to nawarstwienie się meczów. Sam Rodri ostatnio prosił o to, aby miał trochę wolnego. Być może ten mecz z Luton to w ogóle była taka ostatnia szansa, bo tak spojrzysz potem na kalendarz, to już takich meczów oczywistych do wygrania to nie ma, więc pytanie też. Rodri, który wyleciał z czerwoną kartką, nagle nie było tego zawodnika 3 mecze i Manchester City 2 z nich, czy nawet 3 z nich przegrał, więc jeszcze zostało tak dużo meczów i tak dużo potencjalnie zmiennych, że mówienie tutaj o pewnym mistrzostwie Manchester City jest moim zdaniem błędem, ale tak sobie spojrzałem w procentowy rozkład. Różnie to jest liczone, natomiast mniej więcej te proporcje układają się w ten sposób, tak sobie wyciągnąłem średnią, 70% Manchester City, 20% Arsenal i 10% Liverpool. Mówisz o szansach na mistrzostwo na teraz? Tak, takich wyliczeń procentowych, tak. ESPN-u, The Analyst. One się zmieniają, co prawda, co kolejkę. Teraz dużego boosta dostał Manchester City. Tak, ale tak. Moim zdaniem one dosyć dobrze to oddają. Akurat tutaj ta matematyka, ja bym się mniej więcej z tym zgodził. Pełna zgoda, tak. Na ten moment tak bym to też mniej więcej wyliczał. Ustaliliśmy, że Arsenal ma tyle samo punktów co Liverpool, ale dzięki lepszemu bilansowi jest teraz wyżej, więc gdyby skończył z tyloma samymi, no to nie dziwne, że ma więcej te 10%. Natomiast to 70 dla City, mimo tylko 2 punktów przewagi, ale to jest już też tylko 6 kolejek do końca. Być może jednego, no bo na razie bilans goli lepszy ma Arsenal, czyli przy równej liczbie. No, okay. W tym momencie Arsenal jest wyżej. Też sobie spojrzałem, te 6 meczów, które zostało City do końca, jak odwrotnie punktowali. 4 zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka. Porażka z Wolverhampton, do tego 4 zwycięstwa, 1 remis. Czy jeśli tak, wiadomo, to jest tylko jakaś ciekawostka, bo zupełnie czym innym jest mecz wyjazdowy z Wolverhampton, czym innym jest mecz domowy, czy inaczej jest grać z Tottenhamem u siebie, a na wyjeździe, ale czy, to jest ciekawe pytanie i ja w sumie nie mam oczywistej odpowiedzi. Czy 4 zwycięstwa, 1 remis i 1 porażka wystarczyłyby do zdobycia tytułu? Ja też na razie nie wiem. Na razie nie nam to rozstrzygać. Myślę, że jeszcze... Czyli to byłoby 13 punktów do końca sezonu. 4 zwycięstwa i 1 remis. Mają teraz 73 punkty, tak? 13 na 18 punktów byłoby to. Patrząc na terminarz i chwiejność mimo wszystko Arsenalu i Liverpoolu i na te emocje, które moim zdaniem, teraz głowa jest najważniejsza na tym etapie sezonu i Guardiola to umie rozegrać. Ja nie wiem, czy wszystkie mecze do końca sezonu wygra Manchester City, uważam to za całkiem prawdopodobne, ale jestem przekonany, że Arsenal i Liverpool jeszcze będą traciły punkty, że nie wygrają już wszystkich meczów do końca, że ten trend się nie do końca, nie będą w stanie tego do końca odwrócić, że gdzieś te emocje ich pochłoną. No chyba, że dostałyby jakiś ten boost, o którym mówiliśmy, pod postacią na przykład szalonego odrobienia strat Bergamo przez Liverpool i wyeliminowania Bayernu przez Arsenal. To rzeczywiście mogłoby wtedy, cały czas poruszając się w tej sferze emocji, to mogłoby naprawdę dodać im niesamowitej pewności siebie i pokazać, że okej, że jeszcze tutaj jesteśmy w stanie podjąć tę walkę również na tym polu, bo wydaje mi się, że sił im starczy. Że to jednak głowy tutaj przede wszystkim decydują. A takie uciekanie w to, że jesteśmy zmęczeni i tak dalej, to też jest jakiś zabieg psychologiczny Pepa Guardioli. Ale to 70-20-10 to jest, myślę, na ten moment, w którym rozmawiamy po 32 spotkaniach każdej drużyny, jak najbardziej takie sprawiedliwe wyliczenie szans każdej z tych
z tych drużyn. No też Manchester City ma jeszcze Real Madryt, więc też zobaczymy. No, na razie było 3-3, wynik jest korzystny dla City, na pewno u siebie będą faworytem, ale to wszystko przed nami, wtorek, środa, lada chwila, więc zacieramy ręce, czekamy, ustaliliśmy jedno, nie ma już słabych drużyn w Premier League, znaczy są tak naprawdę, bo nawet takie Luton, no to musisz sobie przyznać punkty przed. To było widać po składach i City, i Arsenalu, że to były mecze, w których już sobie dali, porotował tak. I Arteta, i Guardiola, Sheffield United, Burnley, to są takie mecze. Ale chyba są tylko te trzy drużyny w zasadzie, z którymi można powiedzieć, że... No patrzysz na taki wyjazd na Nottingham Forest, Manchester City, to nie jest pewna wygrana. Absolutnie nie. Nawet w zeszłym sezonie tam zremisowali po siebie Nottingham Forest. Chyba wielkiego Chrisa Wooda. Ale na pewno dla Arsenalu to jest teraz okazja, żeby pokazać, w czym zrobili progres, czyli w takiej reakcji na niekorzystne wydarzenie, bo pewnie pamiętasz, jak to się posypało błyskawicznie w poprzednim sezonie. Pach, odpadnięcie ze Sportingiem. Pach, West Ham, prowadzenie 2-0, zdaje się tak, i remis 2-2. Poprawione Southampton, remisem u siebie i Benz na koniec Manchester City. Już o tym dalszych tych porażkach z Brighton i Nottingham Forest nawet nie ma co wspominać. Ale to grał Arsenal do gdzieś pewnie końca marca, połowy marca. Świetny sezon, a potem jak poszło ławą... To okolice tego momentu w sezonie. To było 2-2 z Liverpoolem. Kiedy wydawało się, że właśnie nie wiadomo jeszcze było do końca, jak to interpretować, ten remis, czy to był sukces, czy nie, ale po tym meczu zaczęło się Arsenalowi wszystko sypać. West Ham poprawiony Southampton, to był dramat. To był koniec. Tak, to był oblany egzamin dojrzałości. Zobaczymy, czy rzeczywiście w tej kwestii zrobili progres w tym sezonie. Zobaczymy, z jakiej gliny są ulepieni piłkarze i Arsenalu, i Liverpoolu, żeby jeszcze tutaj powalczyć i podtrzymać nas w tych emocjach w rywalizacji z Manchesterem City do końca. My pewnie jeszcze do tego tematu będziemy wracać, a tymczasem dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy. I zapraszamy was lada dzień na kolejne nasze North London. Boże, co ja teraz powiedziałem? Na kolejne nasze Halo Premier League. Dzięki, Maćku.